Shit Again! Siema, witajcie w kolejnym odcinku Gównianych Gier. Dzisiaj E.T., czyli jedna z najgorszych gier w historii, która przyczyniła się do klęski Atari oraz do kryzysu gier. Już nie czepiam się grafiki, bo to Atari 2600, ale już sama gra. Jesteśmy E.T., czyli tym stworkiem. Wchodzimy tutaj, musimy zbierać części do jakiegoś naszego chyba statku. O, możemy tutaj lewitować, tak jak teraz widzicie. Wszędzie tu są takie dziury. Te takie zgniło zielone kleksy, 4, to są dziury. To, ta kropeczka właśnie to jest jakaś część, którą musimy zbierać. Co chwila wpadamy do dziur, żeby wyjść musimy lewitować poprzez wyciąganie szyi. Nie wiadomo gdzie tu iść, nie wiadomo co tu robić. Przechodzimy tylko z ekranu na ekran. I właśnie na każdym ekranie są tylko dziury. Znowu wpadłem. Znowu trzeba wyjść i tu cały czas nam na dole ten licznik. Jest to nasze życie. Życie tracimy chodząc, latając, biegając i tak dalej, więc bez sensu. Czyli tu trzeba się tak naprawdę śpieszyć, trzeba znaleźć z tego co słyszałem 9 jakichś części, a potem jeszcze jakieś kolejne części do nie, chyba do statku kosmicznego czy do czegoś. Puszczaj! Dawaj! Puszczaj mnie gnoju ty! Nie wiem o co chodzi, jakiś frajer mnie złapał i zaniósł do jakiegoś muzeum czy cholera wie czego. Więc tak, grafika jest kiepska nawet jak na Atari, no ale już powiedziałem, że grafiki czepiał się nie będę. Ale gra w ogóle nie ma żadnego sensu. Wchodzimy tylko i mamy zbierać jakieś pierdoły. W ogóle nie wiadomo gdzie ich szukać, wszystkie ekrany wyglądają tak samo. Wszystko to jest tak strasznie ubogie, że nie wiadomo w ogóle, nie można tego ogarnąć co i jak. I jeszcze te dziury, jak się do nich wpadnie, to wylatywanie z nich jest wkurzające strasznie. To jakiś typiara jakaś chodzi, albo typ, cholera wie co to. Puszczaj mnie! Nie wiem, klepałem przyciski i chyba go zabiłem. O! Teraz mi się udało polecieć w górę. No nie! I tak kurde w kółko, i chodzę i szukam... Bierz tą kropeczkę. No dajesz, dajesz. No to jakiś bandzior mnie chce napaść, nie wiem co on tam robi. Jest teraz, o jak się wciśnie tutaj przycisk to się biega. O! Jejku, jak to wpadanie w dziurę jest straszne. No idź tam, obejdź tą dziurę. I w ogóle tu trzeba wpadać teoretycznie. A ten co, po dziurach idzie? Lewitujący jakiś zasraniec? Teoretycznie trzeba wpadać we wszystkie dziury, bo na dnie można znaleźć jakieś części. Więc ten proceder trzeba w kółko i w kółko powtarzać i jest to bez sensu. Naprawdę bez sensu. A wiecie co jest najbardziej bez sensu w tej grze? Nigdy jej nie przeszedłem, ale czytałem o niej. I słyszałem... No nie, ten kretyn znowu mnie do domu zabiera. Słyszałem o tej grze, że jeśli ją już przejdziemy, zbierzemy wszystkie części i tam do tego statku przyleci statek kosmiczny i coś tam i jak przejdziemy grę, to natychmiastowo zaczynamy ją od nowa, po prostu z jakimś tam wynikiem punktowym nabitym podczas pierwszego przejścia, czyli grę gra się w kółko, aż do pożygu i tak naprawdę nie dziwię się, że zakopali ileś tam sztuk tej gry na pustyni, bo ta gra nadaje się tylko do tego. Skoro w tej grze wpada się w dziury, to bardzo dobrze zrobili, że również ją wrzucili do dziury i zaspali piachem, bo ta gra tylko do tego się nadaje. Naprawdę beznadziejny tytuł. I jeszcze raz uczulam, nie oceniam tutaj grafiki, bo wiemy jakie są gry na Atari, ale jeśli chodzi o samą grywalność, to jej nie ma tu w ogóle. Gra jest naprawdę, naprawdę beznadziejna, więc kończę ją w tym momencie. Nie grajcie w to.